Panie. Ty nas tutaj zgromadziłeś w ten wieczór. Ty każdego z nas znasz po imieniu. Każdego z nas wybrałeś. Każdego nieustannie widzisz. Patrzysz na nas. Jesteśmy dla Ciebie umiłowanymi dziećmi. Jesteś naszym Bogiem, który widzi. Widzi każdego człowieka. Widzi i patrzy na niego z miłością. Nie jesteś jak Bogowie Starego Testamentu, którzy mieli oczy, ale nie widzieli. Bóg widzi. Boże, widzisz nas. To daje nam ogromną nadzieję, ogromną pociechę. Bo wiemy, że ktoś się o nas nieustannie troszczy. Nieustannie czuwa nad nami. Jesteśmy w Twoim, Panie, zasięgu. Ty jesteś naszym opiekunem, kochającym Ojcem, strzegącym nas od zła, od niebezpieczeństw. Twój wzrok jest miejscem, które nas chroni od zła, od niebezpieczeństwa. Nie musimy się bać. Możemy spoglądać w Twoje oblicze. A Ty patrzysz na nas z taką wielką czułością. Twoje spojrzenie sprawia, że możemy stawać przeciwko wszelkim naszym przeciwnościom, zmagać się z trudami dnia codziennego, ale także zmagać się ze swoim grzechem, z wszelkimi trudami. Ty patrzysz na nas z takim spokojem, z taką troską. Nie pozwolisz, by stało się nam coś złego, by złe nas nie opanował, nie dosięgnął nas i naszych bliskich. W Twoim ręku jesteśmy, pod Twoim czujnym wejrzeniem, troskliwym, pełnym miłości, dobroci i miłosierdzia. Panie, pozwól nam zawsze być w zasięgu Twojego wzroku. Strzeż nas, byśmy nigdy się nie zgubili, byśmy nie zeszli z tej drogi, byśmy się jakoś tak celowo nie chowali. Ty, Panie, znasz nas. Znasz nasze dobre i złe strony. Nasze zdolności, talenty i nasze słabości. Panie, pozwól cieszyć się
tą bliskością Twojego wzroku. Patrzysz na nas z miłością. Spraw, byśmy też mogli wpatrywać się w Twoje oblicze bez lęku, bez strachu, bez wstydu grzechu. Tobie to wszystko oddajemy. Tyle łaski dla nas masz.
Wciąż mnie, Panie, zadziwiasz sobą. Zawsze, kiedy wydaje mi się, że już wiem, że już rozumiem, że coś w tym zaczynam pojmować, w tej naszej relacji, to zawsze jest coś nowego. Zawsze jest coś, co mnie zaskakuje, zadziwia, pociąga i zachwyca. To właśnie Ty. Zawsze Ty sprawiasz, że może być inaczej, piękniej, radośniej. To Twoja obecność sprawia, że się nie boimy. To, że Ty właśnie jesteś, patrzysz, czuwasz. Dodaje nam odwagi i świadomość tego, że tak dobrze nas znasz, że nie są Ci przykre nasze grzechy i słabości, że cieszysz się naszymi sukcesami, że nas zachęcasz, jak rodzic, który widzi postępy u swoich dzieci. Myśl, że jesteś, że czuwasz, że tak jakoś po przyjacielsku się uśmiechasz, patrząc na mnie. Dodaje mi siły. Mogę wpatrywać się w Twoje oblicze. Tu i teraz. Mogę stawać przed Tobą. Tak jak Mojżesz w namiocie spotkania, tak jak apostołowie na górze Tabor, tak jak święci w Twojej obecności. Pozwalasz się nam dotykać. A kiedy trzeba, obejmujesz nas ramionami. Bierzesz nas na swoje ręce. Kiedy trzeba, przeprowadzasz nas przez to, co niebezpieczne, złe i pełne lęku i strachu. By znowu nas zadziwiać i ciągle do siebie pociągać. Jesteś nieodgadniony. Jesteś wielki, wspaniały. Każdego dnia wychwalać Cię chcemy i uwielbiać. Naszym życiem, naszymi myślami, słowami, czynami. Boże, który nas widzisz. Gdy o Jego
Królów Król, z nami Bóg, przyjaciela mamy. Dobrze tu być, Panie. Dobrze Cię wychwalać, stawać w Twojej obecności, wznosić do Ciebie nasze ręce i serca i cieszyć się, że na nas patrzysz, że z tą miłością się nad nami pochylasz. Panie, bądź uwielbiony we wszystkich tych sprawach, które przynosimy tutaj dzisiaj do Ciebie. Bądź uwielbiony w naszych radościach, w naszych sukcesach, w naszych rzeczach, które się nam udają. Bądź uwielbiony w naszych najbliższych, w rodzinie, w przyjaciołach. Bądź uwielbiony w ludziach, z którymi pracujemy. Bądź uwielbiony w tych wszystkich naszych zwykłych, codziennych obowiązkach, pracy, nauce, poznawaniu świata, siebie. Bądź uwielbiony, Panie, także w tym, co trudne, w naszych porażkach, w tym, co się nam nie udało. Bądź uwielbiony, Panie, w cierpieniu, którego może nie rozumiemy, nie potrafimy może przyjąć. Ale Ty wiesz, po co to wszystko. Ty z miłością nas prowadzisz. Ty się o nas troszczysz. Ty chcesz dla nas dobra. I Ty nas przeprowadzisz, bo Ty widzisz dalej, głębiej, mocniej. Ufamy Ci, Panie. Zawierzamy Ci nasze życie, naszych bliskich, naszą drogę, powołanie. Chcemy Cię w tym wszystkim uwielbiać, oddawać Ci chwałę. Boże wielki, wspaniały, miłosierny, kochający. A jakże bliski, mój przyjacielu i Królu. Twoje skrzydła.
Wystarczy, byś był. Nic więcej. Nic więcej wtedy już nie potrzebujemy, bo Twoja obecność dodaje nam odwagi, siły, mocy. Sprawia, że potrafimy uwierzyć w swoje siły. Wystarczy, byś był w naszych rodzinach, we wszystkich tych naszych relacjach, może trudnych, może poplątanych. A wtedy staną się prostsze. Albo pojawi się droga do rozwiązania tych wszystkich trudnych spraw. Panie, zapraszamy Cię jeszcze raz do tej przestrzeni, do tych wszystkich miejsc, żebyś tam był. W tym, co wydaje się takie zwykłe, prozaiczne. Wystarczy, byś był. A na pewno dokonamy dobrych wyborów. Na pewno staniemy po właściwej stronie. Nic wtedy nie zachwieje naszych kroków. Wystarczy, byś był tu i teraz z nami. Ale Ty jesteś. Ty jesteś. Tylko czekasz na to, aż otworzymy drzwi naszego życia, naszych serc i tych wszystkich miejsc, do których Cię jeszcze nie chcemy wpuścić. Ty jesteś cierpliwy. Ty czekasz. Panie, daj nam odwagę, byśmy właśnie tam Ciebie jeszcze raz zaprosili. Nie pozwól, by strach, wstyd sparaliżowały nasze myślenie, życie, postępowanie, nasze wybory. Dotykaj nas, naszego życia. Byś zawsze był.
sławy.